Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką naprawdę prostą serwetkę, bo to nie jest duża serwetka. Po prostu środek, wiatraczek i tutaj takie wykończenia, które robi się osobno. To nie jest całość, tylko po prostu robi się zrobi się wiatraczek i osobno każdy ten z tych elementów, ale naprawdę jest prosta. Godzinę, myślę, że taka zaawansowana osoba naprawdę zrobi w godzinę taką serwetkę, nawet może troszeczkę krócej. Ja wykonywałam tą serwetkę z włóczki, a już poczekajcie, przyniosę sobie. Jest to włóczka Yarn Art Ideal w bardzo ładnym takim beżowym kolorze i jakby ktoś chciał, jest to kolor 233, a partia 305. To jest włóczka bardzo miękka, 100% bawełna, na szydełko 2 mm, przynajmniej ja takie używam, tu jest podane, że jest szydełko 3 mm. Ja użyłam szydełka 2 mm i naprawdę wyszło fajnie. Zaraz zmierzymy, jaką ona ma średnicę tutaj od 45 cm od jednego elementu, tutaj w najszerszym fragmencie, od jednego elementu do drugiego ma 45 cm. Jeśli ktoś będzie wykonywał z kordonka cieńszego, oczywiście no serwetka będzie mniejsza, ale naprawdę bardzo fajny efekt końcowy takiego wiatraczka z takimi fajnymi elementami. Prosta, łatwa i na pewno każdy sobie taką serwetkę zrobi. Serwetka nie jest krochmalona, ona została tylko wyprasowana gorącym żelazkiem pod mokrą ściereczką i po prostu no fajnie naprawdę wygląda. Dobrze, więc dosyć gadania. Ja użyję szydełka 2 mm, tak jak mówiłam, do tej włóczki Yarn Art Ideal. Naprawdę fajna, mięciutka i fajnie się naprawdę robi. Więc zapraszam do wspólnego szydełkowania, szykujcie sobie swoje narzędzia pracy i słyszymy się za chwileczkę. Zaczynamy naszą serwetkę od zrobienia magicznego kręgu. Magiczny krąg, oczko łańcuszka, żeby nam się nie rozpaliło. Mamy oczko łańcuszka, to jeszcze dwa oczka łańcuszka i tu będziemy mieć słupek i oczko łańcuszka przerwy. I robimy słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka. I takich słupków mamy mieć 11, łącznie z tymi trzema oczkami łańcuszka. 11, robimy sobie słupek, oczko łańcuszka i słupek. I po zrobieniu 11, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bierzemy za krótszy koniec niteczki, zaciągamy, robimy oczko łańcuszka i tutaj raz, dwa, w trzecim oczku oczko ścisłe. I pierwszy rząd mamy gotowy. Zaczynamy rząd drugi, trzy oczka łańcuszka na słupek i jeszcze raz w tym samym miejscu robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka przerwy. Na następnym słupku dwa słupki. Jeden słupek i drugi słupek. Dwa oczka łańcuszka przerwy i znowu na kolejnym słupku dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka i znowu na kolejnym słupku dwa słupki. I tak robimy całe okrążenie, dwa słupki na każdym słupku z poprzedniego rzędu i dwa oczka łańcuszka pomiędzy grupami i naokoło.
I kończymy rząd drugi. Tutaj mamy po dwa słupki na słupku. Teraz dwa oczka łańcuszka i raz, dwa, trzecie oczko, oczko ścisłe. I teraz, żeby nam wyszedł taki wiatraczek, zawsze będziemy na początku słupków dodawać po jednym słupku, a pozostałe będziemy robić pojedyncze. Czyli 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze raz w tym samym miejscu robimy słupek. I na ostatnim słupku słupek. 2 oczka łańcuszka i znowu na pierwszym słupku robimy 2 słupki. I na tym drugim jeden słupek. Także w sumie mamy 3 słupki. 2 oczka łańcuszka, słupek na pierwszym słupku, słupek na pierwszym słupku, czyli 2 słupki na pierwszym i na drugim słupek. I tak naokoło. I kończymy rząd trzeci. 2 słupki na jednym oczku i słupek na ostatnim słupku i pomiędzy tymi grupami 2 oczka łańcuszka, więc zakańczamy 2 oczka łańcuszka i raz, dwa, trzy w trzecim oczku, oczko ścisłe. I znowu zwiększamy rząd czwarty, 3 oczka łańcuszka na słupek, w tym samym miejscu robimy jeszcze jeden słupek, mamy 2 słupki na jednym oczku, na drugim słupku słupek i na ostatnim słupku słupek. Czyli mamy tutaj już 4 słupki. 3 oczka łańcuszka, tym razem przerwy. I powtarzamy. Na pierwszym słupku mamy 2 słupki. Raz, dwa. I na ostatnich 2 słupkach po jednym słupku. I znowu 3 oczka łańcuszka, przerwy. I powtarzamy. 2 słupki na pierwszym słupku. Resztę słupków pojedynczych, czyli w sumie mamy 4 słupki we wzorze. O, i tak na około. I kończymy rząd czwarty. 3 oczka łańcuszka i tutaj raz, dwa w trzecim oczku, oczko ścisłe. Pokażę Wam jeszcze rząd piąty i potem sami już sobie będziecie robić, ja Wam wytłumaczę do którego momentu, bo tylko będziemy zwiększać liczbę tutaj słupków, dodając po jednym słupku na początku rzędu, na początku tego naszego elementu i tutaj będziemy zwiększać co jakiś czas liczbę oczek łańcuszka pomiędzy tymi elementami. Dobra, ale na razie robimy rząd piąty. 3 oczka łańcuszka na słupek. I jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. I dalej 3 słupki pojedyncze. Jeden, drugi i trzeci. Mamy 5 słupków. 3 oczka łańcuszka pomiędzy jeszcze. 2 słupki na pierwszym. Raz, dwa i 3 pojedyncze słupki. Raz, dwa, trzy. Znowu 3 oczka łańcuszka przerwy. Na pierwszym słupku mamy 2 słupki. Raz i dwa. I 3 pojedyncze słupki. Raz, dwa i trzeci słupek. I po 5 słupków, 2 słupki na pierwszym i 3 słupki pojedyncze i 3 oczka łańcuszka pomiędzy tymi elementami. Zakańczamy tutaj rząd piąty, 3 oczka łańcuszka i w trzecim oczku łańcuszka tutaj pierwszego słupka robimy oczko ścisłe.
I tutaj Wam zrobiłam taką ściągę. Od początku rzędu mieliśmy jeden słupek i jedno oczko łańcuszka. W drugim rzędzie mieliśmy już dwa słupki razem i dwa oczka łańcuszka. Trzeci rząd, dwa oczka łańcuszka przerwy i trzy słupki były, grupa trzech słupków. Potem już jak były cztery słupki, w czwartym rzędzie mieliśmy trzy oczka łańcuszka przerwy. Teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów, więc w piątym rzędzie mieliśmy pięć słupków, czyli dwa w jednym i trzy pojedyncze i trzy oczka łańcuszka. I tutaj robimy sobie dalej takim właśnie schematem, jak rozpisałam. Rząd szósty będziemy mieć sześć słupków i trzy oczka łańcuszka pomiędzy tymi elementami. Potem w rzędzie siódmym będziemy mieć 7 słupków i już 4 oczka łańcuszka przerwy między elementami. Czyli rząd szósty, zaczynamy od 3 oczek łańcuszka tradycyjnie i oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek w słupku pierwszym. Dalej 4 słupki robimy pojedyncze, czyli tylko w pierwszym słupku podwajamy co rząd te słupki, w pierwszym słupku. Dalej pojedyncze robimy, wtedy wychodzi właśnie motyw takiego wiatraczka. I tutaj rząd szósty, mamy 6 słupków, bo mamy 2 na początku, 4 pojedyncze i jeszcze 3 oczka łańcuszka przerwy. Raz, dwa, trzy. I powtarzamy to. W następnym rzędzie w siódmym będziemy mieć 7 słupków, ale już 4 oczka łańcuszka pomiędzy tymi elementami. I to jest taka ściąga. Robimy do rzędu 12. Będziemy wtedy mieć 12 słupków, czyli 2 słupki na początku w jednym słupku i 10 słupków pojedynczych. I 5 oczek łańcuszka pomiędzy tymi elementami tutaj. Natomiast rząd 13 zrobimy sobie już razem, chyba że sobie chcecie zrobić, będzie 12 słupków, czyli po jednym słupku na każdym słupku, już nie dodajemy, ale będzie 6 oczek łańcuszka przerwy pomiędzy elementami. Możecie sobie zrobić screena i po prostu poruszać się tak jak tutaj napisałam. I jak jest rząd 7, mamy 7 słupków. Tylko tutaj, żeby się nie pomylić, ile jest oczek łańcuszka pomiędzy danymi elementami. Więc robimy sobie do rzędu 12, jak ktoś chce, może zrobić 13 rząd, ale ja 13 rząd będę tutaj robić razem z Wami, gdzie będzie pojedyncze słupki i 6 oczek łańcuszka przerwy. Więc widzimy się po zrobieniu tego do 12 rzędu. I ja tu już mam zrobione te 12 rzędów, 12 słupków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 i tutaj 5 oczek łańcuszka, czyli 12 rzędów skończonych. I tutaj jak będziemy robić rząd 13, będziemy robić jeden słupek na każdym słupku z poprzedniego rzędu, ale tutaj już zrobimy sobie 6 oczek łańcuszka. Czyli 3 oczka łańcuszka na słupek i teraz nie robimy drugiego słupka na pierwszym słupku, tylko na kolejnym słupku słupek, na kolejnym, czyli robimy po prostu 12 słupków. I to jest rząd 13. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwunasty słupek.
Teraz 6 oczek łańcuszka, 4, 5, 6 i 12 słupków. Czyli na każdym naszym tutaj elemencie robimy 12 słupków i 6 oczek łańcuszka. I tak 13 rząd robimy sobie naokoło, a potem będziemy zmniejszać. I 13 rząd zakończony, 6 oczek łańcuszka i oczko ścisłe tutaj w trzecim oczku. Zaczynamy rząd 14. Tutaj będziemy już sobie ujmować z przodu i tutaj na końcu po jednym słupku, czyli robimy oczko ścisłe na drugim słupku i od tego miejsca będziemy zaczynać. 3 oczka łańcuszka na słupek i tutaj słupek na słupku, słupek na słupku, słupek na słupku i tak do przedostatniego słupka. Bo z przodu i z tyłu będziemy sobie odejmować te słupki. I ostatni słupek. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 słupków. Teraz 2 oczka łańcuszka. I tutaj pod tym słupkiem sześciooczkowym robimy sobie fałkę. Czyli słupek, 3 oczka łańcuszka i jeszcze raz pod tym łańcuszkiem słupek. Czyli mamy taką fałkę. 2 oczka łańcuszka, narzut, pierwszy słupek pomijamy, wbijamy się w drugi i robimy sobie 10 słupków. I potem znowu 2 oczka łańcuszka, fałka pod łańcuszkiem, 2 oczka łańcuszka. A fałka to słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek. I tak robimy sobie naokoło. Pomijamy pierwszy słupek i tutaj ten ostatni zostawiamy, czyli mamy 10 słupków tylko. I tak naokoło. I 14 rząd mamy zakończony. 2 oczka łańcuszka i oczko ścisłe tutaj w trzecim oczku, tak jak tutaj od samego początku, więc ja już tego nie pokazuję. Rząd 15, znowu oczko ścisłe na następnym słupku i tutaj zaczynamy. 3 oczka łańcuszka na słupek i robimy sobie słupki na słupkach do samego, prawie do samego końca. Tutaj tych słupków na słupkach będzie już 8, bo z przodu pomijamy, a tutaj na końcu zostawiamy. Czyli tutaj jeden zostaje i na końcu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 oczka łańcuszka. I tutaj w tej naszej fałce robimy 6 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szósty słupek. Mamy 6 słupków. I teraz znowu 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Pomijamy pierwszy słupek, wbijamy się w drugi z kolei i robimy 8 pojedynczych słupków. I tak wygląda ten rząd. Tutaj robimy 8 słupków, a tu w naszej fałce 6 słupków. A tutaj 3 oczka łańcuszka. Zakończyliśmy rząd 15, więc teraz rząd 16. Znowu robimy oczko ścisłe na następnym słupku i tutaj będziemy zaczynać. 3 oczka łańcuszka na słupek i
słupki na słupkach. Tutaj będziemy już mieć 6 słupków. 4, 5 i 6 słupek. Mamy 6 słupków. I teraz 3 oczka łańcuszka. Narzut. Tutaj na tym pierwszym słupku robimy fałkę, czyli słupek, 3 oczka łańcuszka i w tym samym miejscu słupek. Czyli mamy fałkę pierwszą, teraz oczko łańcuszka, narzut i na ostatnim słupku robimy fałkę. Słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek. Czyli mamy 2 fałki, tutaj przedzielone oczkiem łańcuszka. 3 oczka łańcuszka. I teraz słupek pomijamy jeden, wbijamy się w drugi z kolei i robimy 6 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 słupek. 3 oczka łańcuszka, narzut, na pierwszym słupku fałka, słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek w tym samym miejscu, oczko łańcuszka i druga fałka na ostatnim słupku, 3 oczka łańcuszka i słupek, 3 oczka łańcuszka, pomijamy pierwszy słupek, wbijamy się w drugi i robimy słupki. Więc tak wygląda ten rząd. Robimy po prostu fałki na pierwszym i na ostatnim słupku z tych 6. Tutaj mamy 2, 4, 6 słupków, 3 oczka łańcuszka. I robimy sobie tak naokoło. A tutaj wiadomo, łączymy się po wykonaniu fałki. 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe z trzecim oczkiem. I tak naokoło. I rząd 16 zakończony. Zaczynamy rząd 17 od znowu oczka ścisłego na następnym słupku. 3 oczka łańcuszka, słupek na drugim, słupek na trzecim słupku i słupek na czwartym słupku. Czyli mamy już tylko 4 słupki. Teraz 2 oczka łańcuszka, narzut i tak słupek robimy tutaj na słupku. W środku pod łańcuszkiem 6 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I słupek na słupku. Czyli mamy tutaj 8 słupków. Słupki na słupkach i 6 słupków w środku. Teraz nie robimy żadnych oczek łańcuszka przerwy. Od razu przechodzimy na tą drugą fałkę. I tutaj na słupku robimy słupek. W środku 6 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i słupek na słupku. Czyli tak wychodzi ten element. 8 słupków na jednej fałce i 8 słupków na drugiej. 2 oczka łańcuszka, przechodzimy tutaj na te słupki. Opuszczamy jeden słupek tutaj, wbijamy się w drugi i robimy słupki na słupkach. I słupków jest 4. 3 i 4. O. I tak wygląda ten rząd. Teraz 2 oczka łańcuszka i znowu 8 słupków na jednej fałce
i 8 słupków na drugiej pałce. I tak robimy sobie na około. I zakończony rząd. Przechodzimy do kolejnego rzędu. Znowu oczko ścisłe na następnym słupku. 3 oczka łańcuszka na słupek i jeszcze jeden słupek. Czyli tutaj będziemy mieć już tylko 2 słupki. 2 oczka łańcuszka. I tutaj na pierwszym słupku robimy fałkę. Czyli słupek, 3 oczka łańcuszka i jeszcze raz słupek. 3 oczka łańcuszka, narzut i pomiędzy tymi wachlarzykami tutaj, gdzie jest taka przestrzeń, robimy fałkę. Słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek. I znowu 3 oczka łańcuszka i na ostatnim słupku robimy też fałkę, czyli słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek. Czyli tutaj na tym naszym motywie mamy 3 fałki. Fałka, 3 oczka łańcuszka, fałka, 3 oczka łańcuszka i fałka. 2 oczka łańcuszka i tutaj robimy tylko 2 słupki. Pierwszy omijamy, na drugim robimy słupek, na trzecim robimy słupek, a tutaj ten słupek zostawiamy. 2 oczka łańcuszka i na pierwszym słupku robimy fałkę, czyli słupek. 3 oczka łańcuszka, słupek. Trzy oczka łańcuszka. Pomiędzy tutaj tymi wachlarzykami robimy fałkę. Słupek, 3 oczka łańcuszka, słupek. 3 oczka łańcuszka i ostatni słupek fałka. Słupek, 3 oczka łańcuszka, słupek. Dwa oczka łańcuszka, pomijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny i słupek, 2 słupki. Więc tak robimy sobie naokoło. 3 fałki teraz powstaną, a tutaj mamy tylko 2 słupki i robimy tak na około. I już mamy zakończony rządek. I teraz będziemy robić te elementy, takie te wystające. Ja już Wam pokażę. Tutaj mamy zrobione te 3 fałki i teraz będziemy robić 3 wachlarzyki, potem 2 fałki, 2 wachlarzyki, 1 fałka i 1 wachlarzyk. Więc musimy dostać się tutaj na ten słupek. Więc robimy oczko ścisłe na słupku, oczka ścisłe 2 w oczku łańcuszka, jednym w oczku łańcuszka drugim, czyli mamy tu 2 oczka ścisłe i oczko ścisłe na słupku, czyli w sumie mamy 1, 2, 3, 4. I teraz zaczynamy tutaj nasz rząd od 3 oczek łańcuszka, 7 słupków pod łańcuszkiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. No to musiałam związać. O, 7, dobra, jakoś to potem tam. 7
i słupek na słupku. Czyli teraz mamy tutaj 9 słupków. Wachlarzyk z 9 słupków. Oczko łańcuszka przerwy i znowu kolejna fałka, więc słupek na słupku. 7 słupków, słupek tutaj mamy 3, 4, 5, 6, 7 i słupek na słupku. Czyli mamy 7 słupków pod łańcuszkiem i słupki na słupkach po bokach. I znowu oczko łańcuszka przerwy. I znowu zaczynamy to samo, słupek na słupku. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem i słupek na słupku. 7 w środku i słupki po bokach. I teraz odwracamy serwetkę. I robimy kolejny rząd. Musimy dostać się tutaj pod to oczko łańcuszka. Czyli na tych wszystkich słupkach robimy oczka ścisłe. Oczko ścisłe, oczko ścisłe, oczko ścisłe, oczko ścisłe, oczko ścisłe i oczko ścisłe pod oczkiem łańcuszka. I teraz budujemy tutaj fałkę, czyli 3 oczka łańcuszka na słupek, 3 oczka łańcuszka na łuk, narzut i słupek w tym samym miejscu. 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy, pomijamy tutaj cały wachlarzyk, przechodzimy znowu tutaj pod oczko łańcuszka pomiędzy wachlarzyki i robimy fałkę, słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek. O, i mamy tutaj takie coś. I teraz 3 oczka łańcuszka. Obracamy znowu serwetkę. I tutaj pod tym łańcuszkiem robimy 8 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i znowu słupek na słupku. Czyli mamy tutaj taki większy wachlarzyk i w sumie 10 słupków mamy. Narzut. Od razu przechodzimy na drugą naszą fałkę, czyli słupek robimy na słupku. I 8 słupków robimy pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jeszcze jednego słupka nam brakuje. Robimy to tutaj w oczku łańcuszka. Mamy 10 słupków, mamy już 2 tylko wachlarzyki i znowu obracamy serwetkę i znowu oczkami ścisłymi dostajemy się na środek. Oczko ścisłe, oczko ścisłe, oczko ścisłe, oczko ścisłe na wszystkich 9 słupkach. Tak, tak i oczko ścisłe
pod oczkiem łańcuszka. I tutaj robimy ostatnią fałkę, czyli 3 oczka łańcuszka i 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jako łuk i słupek w tym samym miejscu. Mamy ostatnią fałkę i znowu robimy 3 oczka łańcuszka. Obracamy serwetkę. Narzut. I tutaj robimy sobie 8 słupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I w oczku łańcuszka 1 słupek. O. Mamy naszą tutaj taką ten element zrobiony. I teraz tutaj zakańczamy oczkiem łańcuszka i odcinamy niteczkę. Nasz pierwszy element jest zrobiony i tak robimy na każdym tutaj tym momencie. Ja sobie zaczęłam robić w tą stronę, czyli drugi element robię tutaj na tych fałkach. Pokażę Wam za chwilę początek tylko. Kiedy mamy tutaj już ten element zrobiony, robimy kolejny. Tutaj, gdzie mieliśmy trzy fałki, pierwszy słupek wbijamy się, pętelkę naciągamy. I robimy trzy oczka łańcuszka na słupek. I tutaj robimy sześć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty słupek i słupek na słupku. O. Oczko łańcuszka przerwy. Mamy kolejną fałkę i znowu słupek na słupku i sześć słupków pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i słupek na słupku. I potem znowu oczko łańcuszka przerwy. Słupek na słupku, sześć słupków pod łańcuszkiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i słupek na słupku. Mamy tutaj trzy wachlarzyki i teraz odwracamy i oczka ścisłe robimy do momentu, gdzie łączą nam się wachlarzyki, czyli pod oczko łańcuszka. Oczko ścisłe i tutaj pod oczkiem łańcuszka oczko ścisłe, trzy oczka łańcuszka na słupek, trzy oczka łańcuszka dodatkowe na łuk i fałka, czyli słupek jeszcze raz w tym samym miejscu. Trzy oczka łańcuszka, narzut, fałka pod oczkiem łańcuszka między kolejne wachlarzyki. I słupek. O. I znowu robimy trzy oczka łańcuszka, obracamy i kończymy tak jak ten pierwszy element, co pokazywałam. I tak robimy sobie każdy tutaj ten trójkącik osobno. Robimy sobie taką choineczkę z tych naszych wachlarzyków. I jak zrobimy ostatni, ja wrócę i pokażę, jak moja serwetka
wyszła. Więc widzimy się po zakończeniu wszystkich elementów. I ja już mam zrobioną serwetkę. Po zakończeniu tutaj ostatniego tego elementu, ostatniego wachlarzyka, po prostu odcinamy nitkę. I tutaj widzicie, we wszystkich mam jeszcze niteczki. Więc serwetka jest już gotowa. Naprawdę wygląda super. Tutaj jest druga, ta już jest wyprasowana. To jest lewa strona. Ta jest wyprasowana i już może sobie leżeć na stole. I mam nadzieję, że zrobiliście sobie razem ze mną takie fajne, proste serwetki. Naprawdę jest prosta, szybko się robi i nawet można tą serwetkę powiększyć, żeby była na przykład troszkę większa. Po prostu tutaj, jak robiliśmy ostatnie 12 słupków, gdzie powiększaliśmy, po prostu jeszcze z parę rzędów dalej powiększyć sobie, na przykład do 16 słupków, potem zrobić jeden rząd ze słupkami, jeden słupek na jeden słupek, tak żeby było oczywiście parzyście, bo tutaj na samej górze muszą zostać tylko dwa słupki. Więc jak ktoś będzie chciał sobie ją powiększyć, to wtedy robimy parzyście słupków, żeby wyszło. Tutaj mieliśmy 12, to mogą być 14, może być 16, 18, bo na górze powinny wyjść dwa słupki. No i oczywiście tutaj będzie więcej tych wachlarzyków i ona będzie taka troszeczkę grubsza, ale takiej nie robiłam. Ja tylko podpowiadam, jak może być zrobiona. Więc my mamy tutaj tą naszą serwetkę, 45 cm akurat moja, z włóczki Yarn Art Ideal. I jeśli ktoś zrobi, niech sobie, niech prześle mi zdjęcia, na przykład na stronie Szydełkowe Dziergadełka Marzeny, albo prześle mi na przykład na Messengera, a ja to umieszczę na tej mojej stronie, no, oczywiście z napisem, kto zrobił. Filmiki możecie udostępniać, jeśli oczywiście jest wasza taka chęć udostępniać innym na grupach. Będzie mi bardzo miło. I postawić lajka, komentarz oraz subskrypcję kanału. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi kolejnymi filmikami. A ja się już z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć!